Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania. Trzecia finałowa odsłona naszego programu. Rozmawialiśmy o Donaldzie Tusku, o Platformie Obywatelskiej. W tej odsłonie będziemy rozmawiać o Jarosławie Gowinie. Czy Gowin odegra jeszcze rolę w polityce? Rolę oczywiście w poważnej polityce, bo na pewno były wicepremier gdzieś na obrzeżach tej polityki, nawet gdy nie wszystko pójdzie po jego myśli, będzie dalej funkcjonował. Jednak ta funkcja, rola, jaką odgrywał, zobowiązują. A razem z państwem, razem ze mną są Łukasz Jankowski, Radio Wnet. Kłaniam się ponownie, Łukaszu. I Wojciech Biedroń, portal w polityce.pl, tygodnik sieci, również telewizja w Polsce.pl. A mówiliśmy o Donaldzie Tusku i jeszcze może zwrócę się do Łukasza Jankowskiego o dokończenie tej myśli, bo Donald Tusk mówił o dentyście Czarnku, mówił o Jarosławie Kaczyńskim jako specu od dzieci, mówił jeszcze o arcybiskupie Jędraszewskim. No naprawdę tutaj politycy obozu rządzącego pojawiali się w przeróżnych konfiguracjach i chyba tylko sam autor wiedział, co ma na myśli. Ja tam też, że była takie sugestie już bardzo daleko, no bo tutaj ten dziecko do Kaczyńskiego, a wnuczek do arcybiskupa, no to wszystko było takim sosie w jakichś takich bardzo daleko idących, znaczy bardzo daleko w tle schowanych, no już paliwo, to już nie będę mówił, co autor mógł mieć na myśli w tym aspekcie, ale czuć było tam taki ton też antyklerykalny, natomiast to jest jakiś już absurd, no bo to jest dokładnie, czy w polityce staramy się nie używać, czyli taka jest teoria, tak, nie używać zwrotów, które można w sposób błyskawiczny odrzucić przeciwko nam. A to się taki zwrot, który aż sam się prosi o retur w stronę osoby, która ten przekaz wysyła, adresuje. No bo to z całym szacunkiem, ale no, też nie jest tak, żeby Donald Tusk był najlepszym pediatrą, a był najlepszym dentystą stomatologiem, no a to tam jeszcze jest trzeci. No a Rafał Trzaskowski zdaje się, nie kojarzy mi się z żadną specjalizacją lekarską, ma to na doktorat, ale z politologii, a nie z żadnej z dziedzin medycznej. Więc jakby po co używać tego typu zwrotów, które bardzo łatwo można obrócić przeciwko tym, którzy ich używają, zwłaszcza że, o ile dobrze pamiętam, samorządy w Polsce mają pewny udział w działaniu służby zdrowia i chyba się popisały w jeszcze mniejszym stopniu niż rząd centralny. Trzeba było samorządy ratować, trzeba było w niektórych szpitalach podać zarząd komisaryczny, także w Warszawie, żeby te szpitale działały. I rzeczywiście to był duży problem, który można w łatwy sposób wypomnieć Donaldowi Tuskowi. Wspomnieliśmy jeszcze, nawiązując do drugiej części naszego spotkania, o powrocie Donalda Tuska, a w tej trzeciej odsłonie zajmujemy się innym powrotem, powrotem Jarosława Gowina. I może zanim przejdziemy do dyskusji, poproszę o wypowiedź samego zainteresowanego na temat jego problemów zdrowotnych. Poprosimy. Nigdy nie sądziłem, że mogę mieć problem z depresją, bo zawsze wydawałem się sobie i inni też mnie postrzegali jako takiego bardzo silnego psychicznie człowieka, no okazało się, że nie ma mocnych. Nie ma mocnych, mówi Jarosław Gowin. Wojtku, ty przyglądasz się karierze byłego wicepremiera od dawna. Powiedz mi, jesteś zaskoczony tymi problemami zdrowotnymi? Oczywiście nie wnikając już w szczegóły, ale czy spodziewałeś nie, się, że... Nie jestem. To może dotknąć Jarosława Gowina. Jarosław Gowin to jest taki polityk, zresztą jak wielu innych polityków, tutaj nie ma chyba wyjątku, którego napędza sukces, prawda? Którego napędza pewna sprawczość. I to mu się przez wiele lat, powiedzmy sobie to szczerze, mimo zmiennych, że tak powiem, prądów oceanu polskiej polityki, może bardziej Bajorka momentami, udawało. I w tym momencie on rozpoczął wiosną 2020 roku pewną rozgrywkę, pewną grę, o której my jako pierwsi pisaliśmy piórem Marka Pyzy, Marcina Wikło i nieskromnie powiem również moim, rozpoczął pewną grę na układ po prostu z drugą stroną sceny politycznej. Po części miał być sprężony z tym powrót Donalda Tuska, to już dzisiaj nie są żadne tajemnice. My, odkrywając te rzeczy jako pierwsi, po prostu otwieraliśmy ze zdumienia oczy, o co tak naprawdę chodziło w tej Wolcie. Może państwo niech pamiętają akcję z wyborami kopertowymi w kwietniu, maju 2020 roku i o tym, jaką rolę w tym odegrał właśnie Gowin. No Jarosław Gowin na Facebooku napisał: na szczęście dzięki odwadze moich posłów udało się tego fatalnego dla Polski scenariusza uniknąć. To dobrze, uniknął, no nie udało mu się też wywrócić rządu, prawda? No i to było zadanie dla Jarosława Gowina, a potem Jarosław Gowin, powiedzmy sobie drodzy państwo szczerze, przestał być komukolwiek potrzebny.
potrzebny. Znaczy, kiedy okazało się, że nie 18, a ledwie 7, 8, góra 9 szabel zostało przy Gowinie, a w rzeczywistości może 4, no to okazało się, że on przestał być potrzebny trochę i Platformie, no i Zjednoczonej Prawicy, chociaż Zjednoczonej Prawicy ja nadal uważam, był potrzebny bardziej. Pamiętam kiedyś słynne zdanie Borysa Budki o Gowinie. Czas, że niedługo okienko transferowe się zamknie. Mówił o tym Borys Budka w 20 roku. I ono się zamknęło. No i co teraz, prawda? Sprytnie ułożyłeś ten program, że najpierw spytałeś o Donalda Tuska, a potem o Gowina, no bo dzisiaj losy Gowina tak naprawdę zostają tylko i wyłącznie w rękach Tuska. A tutaj ukłon w stronę redaktor naczelny, jeśli chodzi o ułożenie tematów w chronologii, także ale... może tutaj nie będę przypisywał sobie zasługi. No w każdym bądź razie to jest, bo teraz tak, albo Tusk pozwoli mu iść, prawda, z Kosiniakiem, Kamyszem, prawda, albo go gdzieś przytuli potem. No i Hołownia jeszcze, ta opcja. No oczywiście, to jeszcze jest Hołownia, jak najbardziej. Pytanie tylko, czy Hołowni jest tak naprawdę Gowin potrzebny. O tym będziemy jeszcze rozmawiać, bo ta kwestia też już pojawia się w wywiadach z przedstawicielami Polski 2050. Pytanie jeszcze do Łukasza Jankowskiego. Co takiego stało się z Jarosławem Gowinem? Przelicytował, odszedł w złym momencie? O co tutaj chodzi? Bo pamiętajmy, że kwestia jego wolty, jego być może zmiany frontu, no też gdzieś tam się pojawiała jako pewna obawa dla innych, jako pewna nadzieja. No okazało się, że Jarosław Gowin odszedł w momencie, w którym sam nie miał zbyt wielu szabel, o czym mówił Wojtek, a z drugiej strony powód, jaki wskazywał, czyli Lex TVN, też był mało elektryzujący dla szerokich mas. Wydaje się, że tam dochodziło do daleko idących ustaleń. Oczywiście jest taki chyba pewne, nie ma potwierdzenia Jarosława Gowina, ale że spotykał się z Donaldem Tuskiem, kiedy był wicepremierem, że te rozmowy te trwały dość ożywione, że rzeczywiście jego przejście miało być istotnym elementem odwrócenia większości w obecnym parlamencie. Chyba wszystko tak naprawdę zaczęło się... Istotnym elementem jest wynik wyborów parlamentarnych w roku 2019, kiedy okazało się, że partie, które samodzielnie w ogóle by nie istniały, wprowadziły do Sejmu i Solidarna Polska, i Jarosław Gowin na tyle posłów, że gdyby chciały i gdyby miały pełne poparcie swoich członków, to mogłyby być osobne kluby parlamentarne. No i to była ta podstawa, no to już można było budować, przynosić pewne podziały, no i potem, a potem pojawiły się inne możliwości, inne drogi awansu. Pamiętajmy, że Sokowin wychodził do rządu, potem do niego wracał, że od początku tej kadencji ta relacja była bardzo niezdrowa, tam nie było trwałości, tam ciągłe były tarcia i ciągła licytacja, aby zmienić zakres działania rządu. Wydaje się, że teraz Jarosław Gowin nie ma prostej drogi, że nie udało się wywrócić większości, jest inna większość oparta trochę o Pawła Kukiza, trochę o posłów niezależnych, ale jest ta większość, więc ten istotny plan, którego częścią był Jarosław Gowin, się nie zrealizował. No i teraz Borys Budka przypłacił to stanowiskiem, Jarosław Gowin zejściem w cień na jakiś czas, teraz powrotem. Czy PSL? Pewnie tak, to jest pewnie, że w ramach jakiejś organizacji albo oni się połączą w trójkę, PSL, Hołownia i ten malutki Gowin, ogłoszą jednocześnie wspólny start, albo jakieś głębsze połączenie, co wątpię, raczej wspólny start, jeżeli już. Albo jeżeli Hołownia pójdzie gdzie indziej, to być może Porozumienie Działo starało się stopić w Koalicję Polską, być istotnym elementem, nie najważniejszym jak PSL, ale istotnym elementem tej Koalicji Polskiej dookoła PSL-u. Aczkolwiek tutaj też droga nie jest osłana różami, bo pamiętajmy przecież, że w jeszcze poprzedniej kadencji to nie Jarosław Gowin wyciągnął pana posła Baszko z klubu PSL-u, przez to PSL po raz pierwszy w historii, czyli III Rzeczpospolitej, przez kilkanaście godzin nie miał klubu, miał koło w Sejmie. Dopiero potem akcja Michała Kamińskiego i innych posłów wyrzuconych z Platformy w ramach Unii Europejskich Demokratów, czy jakoś tam się nazywała ta formacja, weszła do, zasilił klub PSL-u. Więc to wszystko pokazuje, jak w trudnej sytuacji znalazł się Jarosław Gowin, i jak de facto słabymi kartami zarządza, no bo ma powiedzmy te 100, 150, góra 200 tysięcy potencjalnych wyborców, ale jako pewna formacja, pewna marka, sam sobie jego ostatni wynik nie jest oszałamiający. No. To ostatnie miejsce nie było specjalnie duże, więc to wszystko pokazuje, że
Jarosław Gowin wraca, zapowiada ofensywę, ale w ręku raczej ma blotki niż jakieś figury. Rzeczywiście ta ofensywa, przynajmniej tak jak rozumie ją Jarosław Gowin, jakaś jest, ale jest to ofensywa wirtualna. Mam tu na myśli częstotliwość wpisów, jakie popełnia Jarosław Gowin na Facebooku. No przyznam szczerze, że ja przecierałem oczy ze zdumienia. Jarosław Gowin, człowiek, który zawsze zapadł w pamięci jako wyważony, powściągliwy raczej, tym razem no widać tutaj dużą aktywność w mediach społecznościowych, naprawdę bardzo dużą. No i też oczywiście, co było do przewidzenia, tur w mediach. Może poprosimy o wypowiedź Jarosława Gowina na temat dawnych sojuszników, dawnych koalicjantów, może nie tak dawnych, ale już byłych. Poprosimy. Jakby bezsenność, która męczyła mnie przez długie miesiące. W tym samym czasie jako minister, zdając sobie zresztą sprawę z tego, że czas mojego pobytu w rządzie szybko upływa, pracowałem codziennie po 16-17 godzin. No i wreszcie równolegle odpierałem te brudne, brutalne ataki ze strony PiS-u, który starał się rozbić porozumienie. Brudne, brutalne ataki i taka narracja pobrzmiewa też w wpisach na Facebooku, o których wspomniałem. No tych wpisów jest naprawdę bardzo dużo, nie starczyłoby nam programu, gdybyśmy mieli je przywołać. Wojtku, co z nich wynika? Czy Jarosław Gowin jeszcze na tym coś może ugrać? Znaczy już ugrał, no bo jeżeli mówi, że wpadł w depresję, że nie mógł spać i tak dalej, no to ciężko się atakuje takiego polityka, prawda? No złośliwi na Twitterze pisali, że to dość sprytna taktyka, no bo wiadomo, że nie można jeszcze trudniejszego. Szkoda, że pan Gowin nie mówi całej prawdy. Nie mówi, kiedy się zaczęły jego problemy. Zaczęły się w 2019 roku podczas wyborów do Sejmu, kiedy się okazało, że zdobył 15 tysięcy głosów. No. Facet na fali, PiS i w ogóle Zjednoczona Prawica na fali wygrywają kolejne wybory. Jeden z liderów tej partii uzyskuje 15 tysięcy głosów. Było 15 tysięcy. Dokładnie, ja znam radnych krakowskich, bo wiele lat tam mieszkałem i pisałem o lokalnej polityce, którzy potrafili zdobyć więcej głosów niż pan Gowin w 2019 roku. I wtedy się rzeczywiście jego współpracownicy, z którymi rozmawialiśmy, podkreślali, że wtedy się zaczęły z nim jakieś, że zaczął być po prostu, można powiedzieć, politycznie, zaznaczam, żeby nie było ataku natychmiast, politycznie niestabilne. I dzisiaj mówi o tym, no pomija pewne kwestie, o innych mówi. Pytanie jest dobrze zadane, no czy Gowin odegra jeszcze rolę w polskiej polityce? Wielkiej nie. Wielkiej nie, a skoro mówimy o współpracownikach, może poprosimy o wypowiedź Krzysztofa Ciciury właśnie dla telewizji w Polsce.pl właśnie na temat Jarosława Gowina. Poprosimy. Przede wszystkim życzę zdrowia Jarosławowi Gowinowi. Bardzo wiele mu zawdzięczam i na pewno ten dobry okres naszej współpracy będę dobrze wspominać. Natomiast w pewnym momencie nasze drogi polityczne się rozeszły i tutaj być może jest największy problem z Jarosławem Gowinem. Po prostu próbował nas zachęcać do tego, żebyśmy nagle zmienili o 180 stopni nasze poglądy, nasze postępowania, żebyśmy zaczęli przepraszać za to, co robiliśmy za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy. Gorzkie słowa. Jarosław Gowin demaskuje, ale jego byli współpracownicy również demaskują. Łukasz Jankowski. Czy te opinie będą miały teraz znaczenie dla jego jakichkolwiek prób podejmowanych przez Jarosława Gowina? To Jarosław Gowin już w tym opisu, które miał, czyli w porozumieniu, chyba może tylko tracić, a nie zyskiwać. Ja nie widzę, tak patrzę po posłach, nie widzę kogokolwiek, kto chciałby teraz do Gowina wrócić, zwłaszcza, że Gowin trochę chyba swoich współpracowników oszukiwał, przynajmniej tych dalszych, bo długo twierdził, że jego celem nie jest zmiana barykady, nie jest realizowanie polityki z Donaldem Tuskiem czy z opozycją, a tak się koniec końców skończyło. Tutaj Jarosław Gowin może różnych światłych słów używać, ale prawda jest taka, że postanowił w chwili bardzo gorącej temperatury, bardzo gorącego sporu politycznego zmienić barykadę i mówienie, że się nie zmieniło poglądów, nie pomoże. Tak? Ja wątpię, żeby ktokolwiek poszedł za nim. Raczej w ramach problemów z budowaniem nowych list nie wykluczam, że jeszcze może ktoś z tej piątki
będzie wspierał w tej kadencji rząd. Tego się nie da całkowicie wykluczyć. Tego nie możemy wykluczyć, tego nie możemy przewidzieć, aczkolwiek ostatnie wydarzenia wskazują, że jest pewna tendencja. No ale nie będziemy tutaj czarnowictwa uprawiać, nie w tym momencie, może nie w tej sytuacji. Łukasz Jankowski, Radio Wnet, Wojciech Biedroń, Tygodnik Sieci, portal Polityce.pl, Telewizja w Polsce.pl. Dziękuję również państwu i widzimy się, drodzy państwo, już za tydzień. Zostańcie z nami, do zobaczenia.